Cześć, tu ja, Terlus, i witam Was tak jak zwykle po długiej przerwie. Yy, dzisiaj powiem wam, dlaczego litewski nie jest najstarszym językiem w Europie, dlaczego sanskryt nie jest najstarszym yy, językiem na świecie, czy chociażby starożytny egipski. Yy, Obalę te różne mity, które można spotkać w internecie, a więc czy na pewno Litewski czy sanskryt to nie jest najstarszy język. Może jest. Może ja się mylę. Może nawet nie, jak nie na skalę światową, to na jakąś regionalną. Dojdziemy do tego, ale zacznę w inny sposób. Czy tok pisin, język powstały na bazie angielskiego w Papui Nowej Gwinei, jest starszy od greckiego? No, niektórzy powiedzieliby, oczywiście, że nie. Greka przecież wywodzi się ze starożytności. I tu rację mają, jednak nie powinni się zapędzać. Dlaczego? Zaraz powiem. E, języki tworzą kontinuum, płynne przejście, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. E, Polski Ignacego Krasickiego to niewątpliwie ten sam język co e, nasz, tylko trochę starszy. A język, którym napisano Bogu rodzice? Przywykliśmy do uznania, że to po prostu staropolski, dawna odmiana polskiego, ale w sumie podobnie odległe mowy uznaje się za osobne języki, chociażby niemiecki i jidysz. A śląski. Czy to jeszcze dialekt, czy już język? Czy można przyznać mu status jednego, czy trzeba iść na jakieś kompromisy, yy, chociażby yy, nadając mu status etnolektu? Ta kwestia jest bardzo sporna i w dużej mierze polityczna, tak jak na przykład uznanie serbskiego, chorwackiego, bośniackiego i czarnogórskiego za osobne języki. Argumenty za jednym i za drugim, czyli za tym, że Śląski jest językiem lub nie, nie jest, mają obie strony. Ale nie dzisiaj o tym film. I w sumie nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. Wróćmy do pisinu i Greki. Przecież tok pisin wywodzi się przede wszystkim z angielskiego i z miejscowych języków. I jasne, to jest osobny język, i, i od tego, i od tego. Nie ma tu takiej relacji jak polski XXI wieku oraz polski XVI wieku. I tu w przypadku Tokpisinu prościej można by określić wiek tego bytu. Po prostu czas, gdy Anglicy przybyli do Papui Nowej Gwinei i gdy miejscowi zaczęli mieszać język kolonizatorów ze swoimi, aby wytworzyć jakiś bardziej zrozumiały miks między różnymi ludami. Ale Greka, podobnie do polskiego, nie jest dzieckiem dwóch osobnych języków na raz. Dwóch lub więcej. Dodatkowo mamy zachowane pisma po grecku aż ze starożytności. Czy to jednak na pewno to samo co obecny grecki? No nie. To już dwa inne twory. Jednak kiedy powstał ten współczesny grecki, razem z powstaniem Królestwa Grecji w 1832, wcześniej, później. No właśnie, tylko gdzie jest ten moment graniczny? Bo przecież nie było tak, że jednego dnia ludzie mówili po starogrecku. Potem poszli spać, obudzili się i już mówili po współczesnemu grecku. Yy, to jest język stary, oczywiście, ale czy w takim razie jest starszy od wspomnianego na początku litewskiego? Pierwsze teksty po litewsku pochodzą ze średniowiecza, więc można by pomyśleć: tak, litewski jest młodszy, ale chwileczkę. Przecież grecki jest znacznie mniej archaiczny, mniej konserwatywny w rozwoju. Czy to znaczy, że litewski jest starszy? To to trochę jak z ludźmi. Że jeden ma zmarszczki na całej twarzy, a drugi ma tylko kilka zmarszczek. Nie znaczy to, że jest młodszy, bo może na to wpływać masa innych czynników. A mimo, że pierwszy litewski tekst zapisano w średniowieczu, przecież to nie było tak, że jakiś człowiek powiedział, hmm, przydałby się naszemu ludowi jakiś osobny język. I tak sklecił litewski. No nie, on istniał wcześniej, po prostu niezapisany. Tylko jak stary jest. Mawiają, że to najstarszy żywy język indoeuropejski. No ale jak, na Litwie płynie wolniej czas, czy co? Teraz króciutka lekcja matematyki. Pręgny europejski był używany od około 4500 roku przed naszą erą do 2500 roku przed naszą erą. Dla prostoty przekazu przyjmijmy sobie punkt wyjściowy 4500 rok przed naszą erą. Wtedy wszyscy byliśmy razem. Przeszli Słowianie, Germanie, Albańczycy, Grecy, Celtowie czy Hindusi. Pamiętajmy, że język Hindu pochodzi z sanskrytu, o którym mówiłem. No i sanskryt pochodzi z do europejskiego. Teraz mamy z kolei 2023 rok. 4500 plus 2023 równa się 6523. Czyli minęło około 6500 lat. Czy na Litwie i w Indiach fizyka działa inaczej, że tam minęło 8000 lat? Czy jak, że litewski jest starszy od reszty? No raczej nie. Ludzie po prostu mylą archaiczność języka z jego wiekiem. Ja tam wiem, grawitacja na Ziemi się różni, yy, ale bieg czasu nie zmienia się w takim stopniu, chociaż technicznie, z punktu fizyki, litewski jest troszeczkę starszy od takiego sanskrytu. Ale to nieznaczące ułamki czasu. Związane jest to z dylatacją czasu i prędkością Ziemi na różnych terenach. Ale to nie jest temat tego odcinka. A teraz ktoś mi może zarzucić. No dobrze, ale mówiono po indoeuropejsku około 2000 lat, czy ileś. Na pewno w tym międzyczasie powiedziały się inne języki. To czy te, które wydzieliły się wcześniej, nie są starsze od tych, które wydzieliły się później? Niby tak, ale jednak nie. No bo przecież z początku to nie był osobny język, tylko dialekt indoeuropejszczyzny. Który się, ten, który się oddzielił. A przyjmijmy inny punkt widzenia. Może ten konkretny dialekt to jest właściwa Indoeuropejszczyzna, a tamta reszta to jest, że tak powiem, poboczna. Tu nie możemy uznać tak jak w Polskim, gdzie mamy standard literacki i różne gwary, bo wtedy nie było standardu po prostu. I ten pra indoeuropejski z 4500 roku przed naszą erą to nie ten sam język, którym, którym mówiono 2500 lat przed naszą erą. Język to niemal Rodowicz i jego się nie da tak zamrozić jak ją. Nawet islandzki, znany z tego, że znając go, można czytać bez większego problemu tekst sprzed 800 lat, trochę ewoluował mało bo mało, ale jednak. Więc zmiana następowała i w tych językach, które się oddzieliły później, jak i w tych, które odeszły wcześniej one ostatecznie sięgają do tego jednego rdzenia którym mówiono w jednym konkretnym czasie są więc w sumie tak samo stary. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to, co miałem na myśli i czym chciałem się z wami podzielić do następnego odcinka, czyli kto wie za ile. Cześć.